Hej ludziska, witajcie w kolejnym odcinku Wrestling & Core. Dzisiaj zaczynamy z grubej rury, ponieważ od Hardcore Tag Team meczu. Za czym z tego wyniknie. Mam nadzieję, że uda mi się go sprawnie rozegrać. Tylko nie pamiętam, czy to jest Tornado, czy to jest zwykły Tag Team mecz. Nie wiem, ale gramy przeciwko Markowi, Hankowi i Hardhammerowi. On ma Sledgehammera. Triple H, normalnie Triple H. Tak, no i właśnie teraz nie wiem, ponieważ jest sporo propozycji, z kim mam grać. Jest Undertaker, Mysterio, Batista chyba. Jest Triple H, nie wiem, naprawdę nie wiem. Hey, think you're a fighter, the rules in this place are keeping you alive. Aha, to, że ja niby się trzymam reguł, dlatego wygrywam, nie? To mnie wszystko trzyma przy życiu. Aha, czyli to jest mecz Tornado. Nie wiem, czy sobie dam radę, bo nie lubię walczyć Tornado meczy. Fuck. Tornado mecze z moim zdaniem są bardzo głupie, bo... Au! No, gościu, wstawaj. No for fuck's sake, no i dlatego właśnie nie lubię Tornado meczy. To jest moim zdaniem najgorsze, co może być. No ale cóż. O, mamy spluwę. Podejdzie któryś. No for fuck's sake, no rzucił mnie mikrofonem. I masz pistoletem przez łeb. I łup, na, i... Tung, i dung, i dung. Teraz twoim pasem, wstawaj. No for fucks, wa. No, czemu nie skontrowałem? No, goddamit. I łup go, tak, no brawo. Dobra, jednym się już zająłem, teraz ty. A nie, bo jest ten, jest ten. Dobra. Łup go, dobrze. Łobadabadu, jabadabadu. Przypinaj. Ach. To jest w sumie dobra strategia. Doprowadzić ich do tego i żeby mój teammate, znaczy... Tak tym partner przypiął, a ja będę od tego wywał tych tego gościa tu został, no. To może być naprawdę. Fuck. No nie. For fuck's sake. Każdy tylko nie mój team, nie mój tak team partner. Przypinaj, gościu, przypinaj go. W tej chwili, przypinaj. Jest, wygraliśmy. Tak się gra. Zobaczmy, ile czasu mi to zajęło.
4-5 minut, tak. Także zrobię sobie chyba jeszcze jeden pojedynek. Będą krótsze odcinki, bo... No cóż, no nie po co wrzucać długie, skoro... I tak dużo się nie dzieje w tej grze, naprawdę. Hardhammer, okej, co chcesz? Co na cię? Nie! Nie, 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 nie. Ja nie idę na taki łatwy zarobek. Nie. Spadaj. Ile zarobimy? 490, okej, pasuje mi to. W sumie mógłbym pójść na ten zarobek, ale jeśli będziemy mieli dobry attitude, będziemy popularni bardzo, wtedy będziemy mogli zagrać w filmie. Ominę nas trochę tych, że tak powiem, walk, ale zarobek ponad 50 tysięcy, no to wiecie, opłaca się, naprawdę. Wiem, bo moim zawodnikiem, tym głównym, na którym ja sobie tam grałem, wtedy miałem już ten. Yes, of course, dobra. Steve Custer Team. Jesteśmy najlepszym teamem w całym Lucha Libre. Wygrywamy wszystkie pojedynki. Fuck you. No. Zobaczmy. Och, ten to taki murzyn. Taki pieruna, czarny. To jest taki Mark Henry. A ten to jakiś taki pedałek w żółtym. No cóż, przynajmniej on nie nosi. Wkurzają mnie te ciuchy mojego zawodnika. Aha, czy jestem legalnym w ringu? Okej, mi to pasuje. Dun 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 dun. Ding a link! No cóż, no... Niby gimmick... Wpada w ucho, no... Au... Gościu, ty mnie uderzyłeś! Jak śmiałeś? Zmienisz się? Patrzcie, nie zmienił się, oj... Oj... Wow... Hello... Chodź, chodź... Swimming Neckbreaker! 450 Splash! Nie, to było... Chyba 360 Splash. 316... Stone Cold 316. To było... 306... Coś tam, nie wiem. Ej, ale oni się zmieniają, to jest nie fair. A ja się nie mogę zmienić, bo ten bot to zaraz przegra. Ja to robię solo... To jest tak zwany handicap już. To już nie jest pojedynek, to jest handicap. A come on! Dajcie mi to szybko wygrać. To może bym jeszcze pay-per-view zrobił. Raw break powinien być. A jeśli jest raw break w tej grze, to sędzia ten... kopię zawodnika, który wykonuje mi dźwignię, co jest fajne. Dun 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 pum ru pum pum pum. Oh yeah. Nie, nie zmieniaj się, nie zmieniaj. Zmienił się. Duży już nie żyje. Znaczy jeszcze żyje, ale już niedługo. I raz. I dwa. Nie, może spróbuję trzeci. Ale mi się pewnie nie uda. No nie. No fuck, jeszcze takie coś, no. I jeszcze raz. I ginie.
Aerobrake. Wiedziałem. Tutaj właśnie tak jak mówiłem, aerobrake są. Sędzia! Nie. No fuck. Ten mecz chyba będzie jednak troszeczkę dłuższy. No cóż, tak też bywa. Czyli po tym meczyku zakończymy ten odcineczek. Chciałem jeszcze zrobić jedno pay-per-view, ale nie. Pay-per-view będzie w kolejnym odcinku. W tym odcinku jeszcze może wykonamy... No come on, ale ten koleś się mnie boi. Okej, to nie było mądre. Ej no... Kupcy, no... No come on, czy wy nie potraficie walczyć? Ten koleś walczy jedynie wtedy, jak ten duży wejdzie i mnie troszeczkę pobija. To jest tak zwane, że tak zacytuję panów z Extreme Sport Channel. Ty się bij, a ja polecę po kij. Ale zostało tylko 5 minutek do legalnego czasu meczu. Także wiecie, musimy się pośpieszyć, nie? No i już. Special. My finisher is ready to go. One. Zrobię jeszcze jeden. Tylko tak, żeby było... O, pasuje mi. Nie, bro break. No for fuck's sake. Pociągnąć go. No for fuck's sake. No i się zmieni. Ach. No nie bij mnie, nie bij mnie, gościu. Ej no, nie zmieniaj się. No właśnie. Ej, co ty robisz? No, nie zmieniaj się! Kurde, gościu. O tak, dobrze. Idź do tamtego narożnika, tak. No, come on, ale to jest No to jest taka durna gra, no. No, co ty robisz? No, weź go tam. No i przypięcie, raz. No fuck. Słuchajcie, jeszcze przegram ten mecz, jeszcze przegram go. Jakoś tak muszę zrobić, żeby nie było robreaku. Będzie robreak. Fuck. No, are you fucking kidding me? Mówię wam, że jeszcze przegram ten mecz. Ten mecz będzie trwał jeszcze 10 minut. 5 minut. Nie, 5 minut to nie może, ale będzie jeszcze troszeczkę trwał. Dobra, przypięcie, dawaj. No, come on. One. No kurde. Nigdzie nie idziesz. O!
Została minuta. Akurat, żebym wykonał finishera. Nawet dwa i go przypiął. Dobra. One, two, three. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, oglądania kolejnych odcinków Wrestling Hardcore i innych moich serii. Na razie.